Hej wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam się z wami totalnie rano, bez makijażu. A to dlatego, że wstałam dzisiaj rano i uznałam, że nie mam totalnie żadnych planów na dzisiaj. Nie jestem z nikim umówiona, ani nic. I nie mam trochę co robić. A za 4 dni przeprowadzam się do Warszawy z mojego małego miasteczka na studia. Więc uznałam, że sobie dzisiaj troszeczkę tak poromantyzujemy te życie w małym miasteczku. Zobaczymy, co uda mi się z tego małego miasteczka wyciągnąć. Jeszcze troszeczkę pocieszę się mieszkaniem w takim małym mieście. Troszeczkę chcę sobie udowodnić, że takie małe miasteczko ma też swoje plusy i jest tutaj co robić. No i zaczęłam od zrobienia sobie rano takiego everything shower. Właśnie wysuszyłam włosy, a teraz nałożymy sobie pod oczy takie płatki, serduszka. One są z Isany, z Rossmana i są bardzo spoko. Już je kiedyś używałam, takie typowo pobudzające. Przy okazji bardzo ładne. No i niedrogie, bo kosztują może jakieś 5 zł, więc nakładamy i idziemy robić jakieś śniadanie. Ogarnęłam się właśnie i słuchajcie, według mnie nie ma lepszego pomysłu, żeby romantyzować sobie dzień niż chodzenie do lumpa, dlatego właśnie teraz tam idziemy, pokażę wam jeszcze szybko, co mam na sobie i wychodzimy. Mam na sobie top, który jest właśnie z lumpa, do tego spódnica, taka maxi, która jest Sinseya, czarne superstary, torebeczka Sinseya, do tego taka chustka z Bershki, no i wychodzimy, jeszcze parę pomysłów na później mam, ale na razie idziemy do lumpa i zobaczymy, czy coś uda się tam znaleźć. Zakupy uznaję za w miarę udane. Kupiłam jedną rzecz, wracam właśnie do domu, albo drodze jeszcze zajdę do sklepu po parę rzeczy, a po co to powiem wam, jak już będę w domu. Wróciłam właśnie do domu, jeśli będziecie słyszeć jakieś stukanie, to jest to stukanie u mnie za oknem, bo cały czas trwa u mnie pod oknem remont. Jeżeli chodzi o lumpex, to udało mi się znaleźć jedną rzecz, więc nie są to jakieś mega udane zakupy, ale znalazłam taką przepiękną spódnicę, która cudownie mi leży na biodrach, właśnie coś w stylu jak ta spódnica, ale jest ona czarna, ma bardzo przyjemny materiał na dole, taką lekką falbankę asymetryczną. Pokazywałam wam ją zresztą w przymierzalni i kosztowała 12 zł i uważam, że do takich na przykład dłuższych kozaków, bo ona jest taka zakalona, będzie wyglądało to świetnie. A jeżeli chodzi o to, co będziemy teraz robić, to ja uważam, że nie ma nic bardziej relaksującego i zawsze chcę dla siebie po prostu robić coś miłego, a dzisiaj robię tylko takie rzeczy, to coś piekę, więc będziemy razem piec ciasto marchewkowe. Ja ogólnie manifestuję już totalnie jesień, mimo tego, że cały czas za oknem jest bardzo ciepło, to ja już naprawdę marzę o jesieni, o takiej bardziej chłodnej pogodzie, żeby już nosić płaszczyki, dlatego manifestując jesień robimy dzisiaj ciasto marchewkowe, takie bardzo korzenne, zresztą zaraz zobaczycie cały przepis.
skoro ten dzień polega na samych przyjemnościach, to kolejną przyjemnością dzisiejszego dnia jest posiedzenie na tarasie i poczytanie książki. Oczywiście jem właśnie moje ciasto, które wyszło przepyszne, bo już je spróbowałam, więc bardzo Wam polecam, jest też mega proste. Z tyłu tam widzicie jeszcze mojego skyra, bo wiadomo, białeczko też musi się zgadzać. No i czytam książkę, jest to Ani Erno, Bliscy. Dopiero tak naprawdę zaczęłam, jestem na 13 stronie i książka zaczyna się od śmierci jej ojca, właśnie tej autorki, więc naprawdę jest bardzo emocjonująco i jest to dosyć ciężka książka, przynajmniej jak na razie, no ale nie bez powodu jest to noblistka, więc myślę, że naprawdę będzie warto. Na razie bardzo mnie wciągnęła. To, że jej ojciec umarł już tutaj na początku, to nie jest żaden spoiler, bo dopiero dosłownie dowiadujecie się o tym na pierwszej stronie, ale jak na razie polecam. Powiem Wam na pewno jeszcze, jak moje przemyślenia, jak poczytam troszeczkę więcej o niej, ale jest bardzo ciekawa i w ogóle ta okładka bardzo mi się podoba. Skoro jest to dzień przyjemności, to właśnie przyszła do mnie niesamowita przyjemność z Zary. Jest to jedna rzecz, są to spodnie, więc uznałam, że skoro akurat przyszły mi dzisiaj, to razem sobie je przymierzymy i zobaczymy, jak na mnie leżą. Są to spodnie w takim przepięknym, ciemnym, granatowym kolorze z żółtymi obszyciami, a co mi się w nich najbardziej spodobało, to te cudowne zapięcie. Ono jest właśnie takie jakby na skos. Zaraz zobaczymy, jak to będzie się na mnie prezentowało. Wzięłam je w rozmiarze 38, bo chciałam, żeby były takie troszeczkę luźniejsze, nie takie mega obcisłe. Więc mam nadzieję, że wzięłam dobry rozmiar. Zastanawiałam się nawet nad 40, bo chciałam, żeby były naprawdę takie luźne. Ale zobaczymy, mam nadzieję, że 38 będzie ok. Kosztowały 180 zł. Prosta, taka zwykła nogawka. No zaraz je przymierzę i zobaczymy, bo właśnie takich spodni w takim kolorze szukałam długo i mam nadzieję, że będą leżeć dobrze. Powiem Wam, że szczerze, są to jedne z lepiej leżących spodni, jakie mam w swojej szafie. Kolor jest przepiękny, w pasie leżą też idealnie, w ogóle nie odstają. No i właśnie leżą tak na biodrach, a nie są tak wysoko, co też mi się mega podoba. No i długość też jest świetna, ja mam 1,76 m i jak widzicie są takie dłuższe, więc mi się to mega podoba. No i krój mają świetny, wyglądają naprawdę super, już chyba Wam pokazałam z każdej możliwej strony. Ogólnie jestem mega zadowolona i leżą świetnie, kolor jest świetny, o to właśnie mi chodziło. A tam z tyłu już jak widzicie leżą torby, dlatego że zaczynam powoli pakowanie do wyprowadzki. Jak widzicie, jestem właśnie w sportowym ubraniu, a to dlatego, że moją kolejną dzisiejszą aktywnością będzie siłownia i zazwyczaj pojechałabym na siłownię po prostu z samochodem, ale dzisiaj pojedziemy rowerem, będzie to dodatkowy ruch, trochę się przewietrzę, no i poza tym tak szczerze moja mama jeszcze nie wróciła do domu, więc nawet nie mam jak pojechać samochodem, ale zazwyczaj zaczekałabym na nią, a dzisiaj nie czekamy, jedziemy rowerem na siłownię, razem zrobimy sobie taki po prostu przyjemny trening, takie rzeczy, które najbardziej lubię robić. No i chyba zrobimy dzisiaj dół, więc jedziemy. Ogólnie przed wyjściem oczywiście zjadłam jeszcze kawałek mojego ciasta, bo naprawdę mega mi ono smakuje. Zjadłam je tym razem z masłem orzechowym i to połączenie mega Wam polecam. Nakładam właśnie taką wielką bluzę, którą już na pewno znacie, ona jest z lumpa, żeby nie było mi za zimno. Teraz jak będę jechała i biorę ze sobą moją ukochaną torbę z Zary, właśnie tą i jedziemy.